Cześć, witam Was bardzo serdecznie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj Claude Neal z serii Monster High Kwietne Upiorki. Claude Neal wybiera się ze swoimi koleżankami na imprezę związaną z kwitnięciem magicznego kwiatu. Claude ubrała się naprawdę kwiatowo i wyjściowo, ma ubraną specjalnie zaprojektowaną na tą okazję sukienkę. Spójrzmy, jak wygląda od góry do dołu. Pierwszym elementem, który zwraca uwagę, są oczywiście jej włosy. W zestawie otrzymacie szczotkę do szczotkowania jej pięknych, długich, czarnych włosów. Zazwyczaj Claude ma złote pasemka, a w tym wydaniu pasemka są srebrne. No i mamy również niebieskie, turkusowe refleksy. Możemy ładnie wyczesać jej włosy. Wyczesać możemy również podkręconą grzywkę Claude. Wygląda ona bardzo fikuśnie. Włosy trzyma bardzo ładna opaska w kolorze niebieskim z nenufarem. Nenufar to ulubiony kwiat Claude, no i oczywiście znajdziemy go w wielu różnych akcentach jej stroju. Idąc dalej, przyjrzyjmy się makijażowi. Claude postanowiła dzisiaj pomalować się bardzo kolorowo. Ma ona niebieskie cienie, oczywiście swoją charakterystyczną egipską kreskę, czarną kreskę na oku. No i dzisiaj dodała również trochę fioletowego. Jak zwykle na jej policzku pojawił się niebieski diamencik. No i wszystko do siebie bardzo ładnie pasuje, łącznie z długimi kolczykami w kształcie również nenufara. Claude oczywiście uwielbia biżuterię. Mamy więc tutaj złoty naszyjnik, niebieską i złotą bransoletkę oraz czarną bransoletkę z motywem węża. Idąc dalej, mamy sukienkę Claude. Została ona zaprojektowana przez Gina Firelong, no i oddaje bardzo dobrze charakter naszej bohaterki. Na wierzchu mamy taką tunikę, można powiedzieć, że to jest takie poncho, w kolorze złotym z czarnymi paskami. Jest ono zrobione z siatki, także może nie jest zbyt ciepłe, ale na pewno dodaje uroku. Jest ono zawiązane takim bardzo ładnym niebieskim pasem w różnokolorowe paseczki, prążki. Zdejmiemy teraz tą część garderoby, żeby zobaczyć, co się kryje pod narzutą. Od razu możemy zobaczyć, że pod naszym takim leciutkim płaszczykiem, który z tyłu również ma złotą siateczkę, no i oczywiście przy pasku mamy kolejny element z nenufarem. Claude ubrała dzisiaj bardzo ładną, koktajlową sukienkę. Jest ona w kolorze niebieskim, bardzo ładnie pasuje jej do wszystkich dodatków. No i oczywiście widnieje tutaj motyw nenufarów, które są ulubionym kwiatem naszej bohaterki. Do całości Claude wybrała dzisiaj wygodne japonki. Z tyłu na ich obcasach widzimy kobrę, co oczywiście podkreśla pochodzenie Claude, ponieważ jest ona córką mumii. Dodatkowo na nogi możecie założyć ozdoby. Są to oczywiście niebieskie ozdoby z nenufarem, z ozdobami. Buty prezentują się bardzo imprezowo. W zestawie znajdziecie również torebkę z egipskimi napisami, z egipskimi tłoczeniami. Jest ona oczywiście w kolorze złotym. Bardzo ładnie dopełnia cały strój Claude. A potrzebna jest po to, aby Claude mogła włożyć do niej swoje przyrządy do sadzenia kwiatków, czyli niebieską łopatkę i niebieskie grabki. Na imprezę związaną z kwitnięciem magicznego kwiatu każdy uczeń Straszyceum jest zobowiązany, aby przynieść swój ulubiony kwiat. Claude oczywiście wybrała nenufary. Możecie
przynieść je w wazonie, tak żeby Wam nie zwiędły, ale możecie również przynieść je w ręku. Trzyma je specjalny taki uchwyt w kształcie również kobry. No i możecie na rękę założyć Kleo, która na pewno z chęcią zabierze je ze sobą na przyjęcie. Do zestawu dołączono również pamiętnik, w którym możecie przeczytać historię Kleo Denil. Na imprezę związaną z kwitnięciem magicznego kwiatu Kleo przyniosła swoje ulubione kwiaty, czyli nenufary, jej egipski styl, oczywiście jak zawsze jest dobrze podkreślony. Lalka bardzo mi się podoba, dodatkowe akcesoria również są bardzo przydatne, także jeżeli Wam również się podoba, to zapraszam Was serdecznie na megadyskont.pl.